W Elblągu odbędą się święcenia biskupie księdza Janusza Urbańczyka. Decyzją Ojca Świętego Franciszka będzie on pełnił funkcję nuncjusza apostolskiego w Zimbabwe. Dzisiejszą uroczystością w Elbląckiej katedrze będzie przewodniczył sekretarz stanu stolicy apostolskiej ksiądz kardynał Pietro Parolin. Ksiądz prałat Janusz Urbańczyk jest kapłanem diecezji elbląskiej, ma 57 lat. Od ponad 20 lat pełni służbę w placówkach dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej na różnych kontynentach. Posługiwał w nuncjaturach apostolskich w wielu krajach na świecie, m.in. w Boliwii, Słowacji, Nowej Zelandii, Kenii czy też Słowenii. Reprezentuje także Stolicę Apostolską w ONZ, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej OBWE przy Komisji Przygotowawczej Organizacji do Spraw Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych, czy też jako jej stały obserwator przy agendzie ONZ do spraw rozwoju przemysłu i przy biurze ONZ w Wiedniu. Teraz decyzją Ojca Świętego Franciszka będzie pełnił funkcję nuncjusza apostolskiego w Zimbabwe. Papież wyniósł go jednocześnie do godności arcybiskupa. Ojciec Święty wysyła go z misją apostolską do kraju, którego 80% mieszkańców wyznaje chrześcijaństwo, jednak tylko 13% to katolicy. Większość stanowią protestanci. Ten 15-milionowy kraj boryka się z trudną sytuacją gospodarczą i społeczną. Jego obywatele zmagają się z wysokim bezrobociem i hiperinflacją.